Cześć kochani, witam was serdecznie w moim kolejnym vlogu. Tym razem pokażę wam moją wycieczkę do Krakowa. Jak już wiecie, bo kiedyś nawet nagrywałam wam taki jeden odcinek. Ja bardzo lubię Kraków, jest to jedno z moich ulubionych miast w Polsce. Dlatego też często tam jestem. Jeśli mam na twarzy jakieś odłamki bułki, kabanosa bądź musztardy, to dlatego, że przed chwilą zjadłam hot doga. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja nienawidzę, kiedy jestem głodna, zjeść czegoś niedobrego, a właśnie to nastąpiło, zjadłam niedobrego hot doga, więc jestem niepocieszona. Dlatego też pierwsze co dojadę do Krakowa, będę szukała jakiejś super restauracji, gdzie będę mogła zjeść co najmniej kilka porcji jedzenia. Jeśli wy macie jakąś swoją ulubioną restaurację w Krakowie, którą możecie mi polecić następny raz, to oczywiście piszcie swoje propozycje w komentarzach. A teraz co? Ja zabieram was ze sobą, zapraszam do oglądania. Będąc na jednym z wywiadów ostatnio, dostałam zapas płyt od mojej wytwórni i między innymi teraz właśnie trzymam w ręce płytę Kygo. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam Kygo, uwielbiam Tropical House w takim komercyjnym wydaniu i myślę, że on jest majstersztykiem, jeśli chodzi o właśnie produkcję tej muzyki. Polecam wam z tej płyty te cztery ostatnie bonus tracki. Mogę wam wypisać nazwy w podpisie do filmu. Jeśli szukacie jakichś inspiracji muzycznych, to te piosenki są świetne. Moim pierwszym stopem w Krakowie będzie sklep Kare Design. Możecie kojarzyć ten sklep, ponieważ zaopatrzyłam tam swoje mieszkanie w większość mebli. Nagrywałam wam też jednego z moich vlogów z wnętrza tego dwupiętrowego salonu, także zapraszam was do zapoznania się z filmem. Wydałam wszystko na meble, dlatego sama malowałam ściany. Dotarliśmy właśnie do hotelu, ściągałam swoją biżuterię i zobaczcie ile żelastwa na sobie noszę. Tutaj mamy przepiękne naszyjniki z Zozo Design, to jest moja ulubiona firma biżuteryjna, sprawdźcie sobie proszę koniecznie, bo mają fenomenalną biżuterię, którą w sumie noszę jako jedyną, jeśli chodzi o naszyjniki. A tutaj mamy zegarek z Daniela Wellingtona, też ostatnimi czasy mój ulubiony i w zestawie razem był z bransoletką. Pomyślałam, że nagram wam jeszcze jedną rzecz, o której chciałabym wam wspomnieć, a są to kosmetyki, których obecnie używam do pielęgnacji. Właśnie nałożyłam sobie krem na twarz i pozwólcie, że teraz pokażę i podzielę się z wami kilkoma tipami, których ja stosuję u siebie. Zabrałam ze sobą swój niezbędnik, jeśli chodzi o codzienną pielęgnację. Zacznę może od opowiadania wam o tym produkcie. Jest to taki peeling do ust, który pozwala naszym spierzchniętym ustom w okresie jesienno-zimowym po prostu odetchnąć i sprawia, że są one nawilżone. Możemy stosować sobie taki nawilżający balsam. Oczywiście wszystko stworzone jest z naturalnych składników w oparciu o kokos. Także domyślacie się, że przepięknie pachną. Masło do ciała, które fenomenalnie nawilża nam skórę. Zanim coś, co stosowałam przed chwileczką dosłownie, czyli peeling kawowy o zapachu kokosa do twarzy. Mój jeden z ulubionych produktów z Hello Berry i mamy tutaj taki krem, który nakładamy codziennie wieczorem, który ma na celu sprawić,
że rano budzimy się z piękną, naciągniętą, odżywioną cerą i uwierzcie mi, że tak rzeczywiście jest. Po nałożeniu tego specyfiku od razu nasza cera jest napięta, przede wszystkim bardzo szybko się wchłania, więc nie wybrudzi nam prześcieradła, poduszki, nie klei nam się do włosów, nie jest tłusty i przepięknie pachnie. Jeśli chcecie skorzystać z ich oferty, z ich produktów, to oczywiście mam dla Was kod rabatowy i produkty, które Wam polecam, to właśnie te, które teraz Wam przedstawiłam. Zaczynamy swój drugi dzień w Krakowie i ostatni niestety. To była taka szybka akcja na weekend. Właśnie wybieram się do Charlotte, żeby zjeść moją ulubioną kanapkę, którą bardzo często jem w Warszawie. Jest to kanapka z indykiem, jak dobrze pamiętam, więc jak będziecie mieli okazję być kiedykolwiek w Charlotte, w Warszawie lub w Krakowie, to polecam Wam koniecznie kanapkę z indykiem. Jest przepyszna. A propos jedzenia, skoro już o nim mówię, to opowiem Wam mega śmieszną anegdotkę z wczoraj, kiedy na jarmarku świątecznym zamawiałam szaszłyka. Pytałam się, czy jest on szaszłykiem drobiowym. Na to ekspedientka, która tam sprzedawała, odpowiedziała mi: nie, szaszłyk nie jest drobiowy, jest z kurczaka. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Oglądałam przed chwilą Snapa i zobaczyłam aktualizację Kylie Jenner, która spędzała swój wolny czas układając puzzle. I uwaga, przyznaję się po raz pierwszy oficjalnie, mimo wielu plotek na ten temat, to jest pierwsza rzecz w życiu, którą odgapię od Kylie Jenner. Właśnie idę do Empiku i kupuję sobie puzzle. Tutaj w Krakowie, na ulicy Floriańskiej, dla koneserów Pip, macie knajpę pod Złotą Pipą. Kupiliśmy sobie puzzle na hardkorze, 6000 elementów. Ostatni raz układałam puzzle jakieś 15 lat temu, więc trzeba będzie wymyślić jakiś specjalny system do układania tego wszystkiego. Ponoć ma to zająć jakieś 3-4 wieczory. Zobaczymy, czy nam się uda. I jeszcze mamy Wenecję, także śliczny obrazek. Dajcie znaka, czy lubicie oglądać seriale, bo ja ostatnio wkręciłam się w Stranger Things. Chociaż byłam totalnie przeciwna serialom i rzadko kiedy udało mi się w jakiś wkręcić, tak kończy już drugi sezon. Dajcie znać, czy wy oglądaliście kiedyś akurat ten serial i czy polecacie mi jakieś swoje ulubione na jesienno-zimowe wieczory. Okazało się, że challenge 6000 puzzli nieco nas przerósł i jedyne co zdołaliśmy ułożyć to 3 kwiatki i jakieś 16 elementów całej ramki, dlatego też wracając do Warszawy, ponieważ już jestem w Warszawie, kupiłam sobie puzzle 3000 sztuk, nie poddaję się i będę próbować je ułożyć. Dajcie mi znać, kochani, czy wy też układacie puzzle, czy robiliście to bardzo dawno temu i od jakiej ilości najlepiej zacząć. Oprócz nowych puzzli postanowiłam zmienić swoje poduszeczki na krzesła, które obecnie są w kolorze pudrowego różu. Wypatrzyłam w H&M-ie takie, które idealnie będą pasować mi do moich wszystkich dodatków, ponieważ zieleń, taka butelkowa, to jest kolor, który króluje w moim mieszkaniu, jeśli chodzi o dodatki. A nie wiem, czy pokazywałam Wam już, ale ja posiadam takie transparentne krzesła, które mają tutaj na sobie takie pikowania. Nie pamiętam, czy one się już znalazły w moich mieszkaniowych filmikach, ale ten kolor będzie prezentował się na nich o wiele lepiej niż ten jasno-różowy. Także tak to będzie się teraz prezentować z całością, moim zdaniem idealnie. Ponieważ tutaj znajduje się jeszcze taka pufka.
I uwaga, uwaga, tutaj mamy coś jeszcze. Planowałam zakupić sobie jakiś adwentowy kalendarz, który będzie różnił się od standardowego kalendarza, który znajduje się u mnie co roku od 1 grudnia w moim mieszkaniu. Oczywiście jestem osobą, która nie otwiera wszystkich tych okienek zgodnie z dniem, w którym powinno się te okienka otwierać. Tym razem postanowiłam, że kupię sobie coś innego i jedyne, co znalazłam w galeriach, ponieważ no, już grudzień się zaczął, to taki zestaw 24 pomadek o różnych wykończeniach z NYXa. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co to takiego jest, bo sama jeszcze nie wiem. To co? Który dziś mamy? Trzeci. Trzeci? Dobra, to może otworzymy trzy pierwsze, co? Żebyście mogli ze mną zobaczyć. Otwieramy numer jeden. Ja w ogóle kocham produkty NYXa, kocham pomadki NYXa. Tutaj mamy matową pomadkę z NYXa, czerwoną. No tak to właśnie wygląda u mnie. Zgrabnie wszystko otwieram moje. Tak właśnie. Tak wyglądają moje kalendarze adwentowe. Dobra, nie poddajemy się. Następna pomadka to taka bardzo ciemna, brązowa i jest o innym wykończeniu niż ta poprzednia. Patrzymy na następną. I tutaj pod trójeczką kryła się taka pomadka w formie kredki, również w takim ciemnym odcieniu. Więcej Wam nie pokażę, ale na pewno będę pokazywać Wam na Snapie. Zapraszam Was serdecznie do śledzenia mnie na Snapie Honka Biedronka oraz na Instastory Honka Biedronka. Tam będę codziennie otwierać jedno okienko. Może wyjątkowo uda mi się nie oszukiwać. No, pomadki niestety nie są czymś, co można zjeść tak jak czekoladki, więc może tym razem utrzymam tradycję. Tak jak już Wam wspominałam, znajduję się w Warszawie, także wróciłam z mojego wypadu weekendowego. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie mi swoje komentarze na temat Krakowa, Waszych ulubionych miejsc, ale również jakie jest Wasze ulubione miasto w Polsce. Ja się z Wami żegnam, czekam na Wasze łapki w górę, na Wasze oczywiście subskrypcje, bo pamiętajcie cały czas, aby subskrybować mój kanał i aby włączyć powiadomienia, abyście mogli dowiadywać się na bieżąco o nowościach, które się u mnie pojawiają. Trzymajcie się, kochani, Was żegnam z mojej roślinnej ściany, o którą pytacie, a jeśli chcecie się dowiedzieć, skąd ona powstała i jakim cudem ona powstała i z czego się składa, to zapraszam do oglądania mojego poprzedniego filmu. Trzymajcie się ciepło, cześć!